ładna i w ogóle atrakcyjna, to musisz swoje atuty wykorzystywać. Musisz mieć sponsora. Po telefonie to już można rozpoznać człowieka. Patrz na buty i na zegarek. Jak fanty są na poziomie, to później jakoś pójdzie. Tylko generalnie nie mów, że jesteś dziewicą, bo się może trochę przestraszyć. Faceci tacy są. Ten potem blask w tej epoce tych, co obrastają złotem. Chyba ważny jest dla dziwek, co w nogach mają pioce. Zresztą sam ocen, jak widzisz... Pokaż, co ci kupił. Przecież masz już taką. A ty jaki masz telefon? Pokaż. Możesz, kurwa, bo nie wierzę, czegoś takiego jak żyję na oczy nie widziałam. Kupił mi pan telefon? Szajs błogosławił, a więc możesz taką sławę, jak i hajs sobie wsadzić. Brak granic, równowagi, wszędzie lateks i plastik. I to pierdolone chamstwo naszej generacji. Kim ty jesteś? Jak kupisz mi dżinsy, to zrobię ci loda. Ale gdzie? W domu czy w aucie? W domu. No to kulturka. Spinasz i sadzisz, jak masz. Chcesz się ze mną przespać? Mogłaś zadzwonić, wysłać mesa czy whatever. Prawdę mi powiesz, serce. Uprawiasz seks? Gdzie jest sens w tej całej modzie na... Odwalcie się ode mnie, co? Masakra, stara. Strypki. Czego nie wiem? Lepiej prawdę mi powiesz. To odda się! Hajsem w kondomie. Zastanawiałam się, jak to robi się z kimś, do kogoś się coś czuje. Miłość w naszych czasach nie istnieje. Trzeba robić zmianę, że się nie przyzwyczajać, nie?